Wszystkim wilgotny głupik z tej strony. W tym filmie pomyślałem, że pogadam trochę i pokażę Lasiodorę parahibane w tłumaczeniu na polski ptasznika olbrzymiego, ponieważ no zawsze, a właściwie nie zawsze, tylko w ostatnim filmie o nim mówiłem, że nie chcę jeść, że mam problemy go nakarmić, bo nie wiem, po prostu się uparł, zaparł i nie będzie jadł. No więc dzisiaj zobaczcie, jak już jest taki troszeczkę podrośnięty. Zobaczcie, jak już się tutaj zgrubło mojemu pajączkowi. Znaczy mojemu. Jeszcze go nie odkupiłem, go dotknę, żeby się ładnie rozprostował. O, widzicie? Patrzcie. Patrzcie na niego, jaki wielki grubas się robi. Patrzcie na niego. No, więc słuchajcie, pająk nie jadł 6 tygodni i naprawdę w ostatnim tam filmie, gdzie go pokazywałem, naprawdę zacząłem się martwić o niego, bo nie jeść 6 tygodni, to ja jeszcze nigdy dotąd nie miałem zwierząt, które by aż tyle bez jedzenia wytrzymywały. I ja, można powiedzieć, na siłę chciałem mu coś wcisnąć do jedzenia, by tylko mieć pewność, że jest mu dobrze i nie jest głodny. No ale dzisiaj zostawiłem, znaczy nie dzisiaj, tylko dzisiaj go zobaczyłem takiego mega z napchanym odwłokiem. Mega, no po prostu mega napchany jest ten pająk. Ja mu tutaj zostawiłem, nie pamiętam tylko czy wczoraj, nie wczoraj. Przedwczoraj zostawiłem mu mącznika, takiego właściwie najmniejszego, jakiego miałem mącznika, mu zostawiłem, żeby sobie po prostu miał do zeżarcia coś, jakby chciał. No i popatrzcie, ja się tutaj bałem po prostu, że ten pająk będzie liniał, bo on, no taki można powiedzieć, taki leniwy ostatnimi czasy się zrobił i się bałem, że będzie się liniał i ten mącznik mi go zgładzi podczas wylinki, a mączniki, jak pająk linieje, lubią sobie pająka zjeść mączniki podczas wylinki, więc się trochę bałem, że jeżeli ten mącznik będzie w środku, a pająka zadybie wylinka, to po prostu tego ptasznika stracę i zamiast pająk zjeść mącznika, to mącznik zje ptasznika. No ale okazało się, że zostawiłem tutaj, tak jak mówię, przedwczoraj rzuciłem mu mącznika i zamknąłem grzecznie terrarium i odłożyłem go na półkę. No i dzisiaj patrzę, a mącznika nie ma i pająk ma strasznie gruby odwłok. Więc co tu symbolizuje gruby odwłok i brak łażącego mącznika? Że mącznik jest w brzuchu pająka. A co to znaczy? Że pająk go zjadł. A jeżeli pająk go zjadł, to znaczy, że pająk nie jest głodny. No i to jest taka informacja dla mnie bardzo dobra. No widzicie, tak się tutaj przedstawia Lasiodora parahibana. I słuchajcie, do 370 subskrypcji brakuje dwóch, bo jest bodajże 368. Więc jeżeli dobije się te 370, a pająk nie będzie linią, to po prostu wypuścimy go sobie z terrarium gdzieś i zobaczymy, jak on na pełnej okazałości. Jakieś białe tło być może wezmę, żeby go było lepiej widać i sobie go na białym tle lepiej pooglądamy. I co jeszcze wam mogę powiedzieć odnośnie tego pająka? No na pewno ptaszniki nie są żadne, ptaszniki nie są zabawkami, którymi można się tak, że tak powiem, przytulać, głaskać, jak na przykład można pogłaskać, nie wiem, psa, kota, papugę. I no to jednak są zwierzęta, przed którymi trzeba czuć respekt i naprawdę, no, jeżeli by to uciekło z terrarium, no może nie takie, bo takie się zgniecie, nie wiem, wyjdzie przez jakąkolwiek szparę, ale na przykład taka dorosła Lasiodora, która jest na całą ludzką dłoń, potrafi urosnąć. I jest naprawdę problem, jeżeli by kogoś ugryzła, ktoś by miał uczulenie na jad, no to no poważnie się robi, robi się groźnie i trzeba uważać po prostu, że zawsze, czy po skraplaniu terrarium, czy po karmieniu, trzeba uważać po prostu na to, żeby tego pająka szczelnie domykać i pająk nie wylazł nam na dom i nie narobił przypału. A propos jeszcze tego głupika powiem, bo ktoś mnie tam pytał, jakie odchody robi ten gruby głupik. Nie widziałem, szczerze powiem, ale przeczytałem na forach trochę i mówią, że to może być zła dieta. Więc napiszcie mi proszę, jeżeli możecie, co mogę głupikom jeszcze dać do jedzenia, by im dietę urozmaicić. Jedzą karmę jajeczną Tropicala, jedzą karmę wieloskładnikową Tropicala i jedzą karmę dla głupików Tropicala, moje głupiki. Więc napiszcie, co jeszcze można im urozmaicić, czym jeszcze pokarm. Więc w sumie w tym filmie byłoby na tyle. To ja mówię, będzie 370 subskrypcji, to sobie po prostu wypuścimy ptasznika z klatki i na jakiejś większej powierzchni go sobie zobaczymy, być może nawet jak biega. Więc do usłyszenia w kolejnym filmie. Dziękuję i cześć.